Cześć, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj gamingowy świat Linuxa, trochę gamingowy. Dlaczego? Dlatego, że od firmy Maono otrzymałem do recenzji, do pokazania wam Maono PDX200 Tax XS i dodatkowo otrzymałem tutaj mikser. Mikser z interfejsem audio do kompletu. To wszystko jest gamingowe do streamowania itd., itd. W dzisiejszym filmie pokażę wam, co jest w pudełeczku, jak to wygląda, jak się całościowo zachowuje, co o tym myślę. Mam nadzieję, że film się komuś tam, załóżmy, przyda. Może gdzie ktoś zdecyduje na taki zestaw albo na kupienie tego osobno, bo można kupić osobno jak najbardziej. Tyle gadania, zapraszam gorąco najpierw na unboxing, a potem na całą resztę. Dobra, na początek weźmy sobie mikrofon. To jest mikrofon z wejściem, znaczy z wyjściem XLR i USB-C. Dodatkowo zostało mi tutaj dorzucone do paczki kabel. Kabel XLR takiej długości, ze względu na to prawdopodobnie, że również tutaj mikser, ten G1 Neo dostałem, tak, do testów. Ten kabel chyba nie jest dołączany do zestawu, ale to trzeba się już dopytać, znaczy nie kabel, znaczy dobrze mówię, kabel, tak? Kabel nie jest dołączany do tego zestawu, to już trzeba się dowiedzieć we własnym zakresie, powiem to tak. Słuchajcie, pudełko wygląda nam w ten sposób, tutaj mamy informacje, jak to mniej więcej wygląda. Jest to mikrofon dynamiczny, tak? Jest to mikrofon dynamiczny. Cały stelaż tutaj mamy dostępny. Opis tutaj jest. Charakterystyka, jakby ktoś był interesem, tak to mniej więcej wygląda. Mam nadzieję, że coś tu sensownie w miarę widać, tak? Tak to się prezentuje. Dobra, bierzmy się za rozpakowanie tego cuda teraz. W samym pudełku, co znajdziemy w samym pudełeczku? Wygląda to w ten sposób. Zestaw robi naprawdę bardzo fajne pierwsze wrażenie, powiem to tak. Ja go jeszcze nie używałem, nie wiem jak on brzmi, nie wiem jak się zachowuje. W każdym razie, na dzień dobry oczywiście instrukcje. Mamy tutaj instrukcję obsługi. Jedną, drugą, opis również po chińsku, po angielsku, chyba po polsku też teoretycznie jest, chociaż głowy tutaj nie dam. Opis oczywiście tego wszystkiego jak najbardziej jest, gdyby ktoś coś takiego potrzebował. Teraz tak, możemy to sobie zamontować do biurka za pomocą standardowego takiego uchwytu, tak? To jest uchwyt chyba metalowy, więc powinno się to trzymać. Ja mam podobny u siebie tutaj na swoim tym, na swoim, że tak powiem, mikrofonie ramieniu, tak? Zresztą mam tutaj mam statyw też Maono, przy okazji, żeby było śmieszniej, w tym oryginalnym mikrofonie i to się trzyma już ładnych 3 albo 4 lata. Bez najmniejszego problemu można to mocno dokręcić. Dobrze trzyma, więc po prostu ma to ręce i nogi, tak? To jest jedna rzecz. Mamy tutaj taki kabelek. Ile on ma? Szczerze mówiąc, nie mierzyłem, ale jest... No, kurde, nie wiem, czy ze 3 metry, jak nie lepiej ma na pewno. Ma, to jest oczywiście kabel USB-A, z takim fajnym chwytakiem tutaj, co widać. USB-A do USB-C. Sam mikrofonik wygląda w ten sposób, tak to się prezentuje. Jest możliwość, ja tutaj odsunę to pudło. Tak jak mówiłem, to jest mikrofon dynamiczny. Mikrofon dynamiczny, mamy tutaj pokrętło do regulacji gaina. Teoretycznie to jest RGB, z tym, że mamy tutaj do dyspozycji, znaczy do możliwości zakupu dwóch wersji kolorystycznych, albo biały, albo czarny. Czarny wyglądał w ten sposób i świeci się tu tylko wyłącznie ten paseczek. Oczywiście mamy tutaj gąbkę na to, tak to wygląda, mówimy do niego w ten sposób, czyli tutaj nie z boku, tak, nie z boku, tylko prosto tutaj do tego, można powiedzieć, mikrofonu, tak nam się to tutaj prezentuje. Mikrofon jest ciężki, powiem to tak, że mikrofon naprawdę swoje waży. To nie jest jakiś plastik, nie wiadomo skąd, tylko naprawdę jest to, bym powiedział, rzecz konkretna. Tak jak widać, mamy tutaj boom do tego mikrofonu, taki statyw, znaczy nie statyw, tylko antywstrząsowy, tak? Mamy tutaj na gumkach zrobiony antywstrząsowy, więc żadne uderzenia, powiedzmy, o stół, o klawiaturę, które dają drgania na całość, tak? Jeżeli ramię jest przykręcone do biurka, nam tutaj odbierać tego nie będzie. Wygląda to naprawdę bardzo konkretnie. Co do wyjść i tak dalej, oczywiście widać USB-C. Widać, możemy podłączyć sobie tutaj bezpośrednio odsłuch do tego, tak, do tego mikrofonu, albo XLR jest taka opcja. To jest standardowe przejście do, można sobie to ładnie zamontować, to jest zdejmowalne jak coś. Nie wiem, czy to jest 3/8, czy jakie, już się aż tak bardzo w tym, że tak powiem, nie orientuję. No robi to naprawdę fajne wrażenie, powiem to tak. Mamy tutaj możliwość bodajże wyciszenia, tak, wyciszamy sobie tu na górze. I regulacja. Regulacja chodzi naprawdę bardzo płynnie. Znaczy, nie wiem jak w życiu prawdziwym, tak? Ale tak na sucho chodzi to naprawdę ciężko, tak? Z takim,
Nie ma takiego, że lata tam i z powrotem, tylko jest taki delikatny poślizg jak w dobrym sprzęcie. Teraz wracając do pudełka, zobaczymy co jest pod spodem, a pod spodem mamy, kurde, opakowanie jest fajne, podoba mi się. Mamy taki uchwyt do tego czegoś oczywiście. Ten uchwyt się prezentuje tak, zaraz go sobie ogarniemy za sprężynka. Pod spodem już nie ma nic więcej. Znaczy nie uchwyt, to jest cały stelaż, można powiedzieć taki, tak. Teraz tak, jak to się tutaj rozkłada? Nic nie... Ciężko chodzi. Bardzo ciężko chodzi, to jest wszystko świeże jeszcze. No powiem tak, że nie jest to mega ciężkie, tak, takie teges, ale się trzyma, no. Tak to powinno być w sumie. Tutaj mamy to przejściówkę, tak. Znaczy to możliwość podłączenia oczywiście mikrofonu, regulacji tego i tak dalej, zwykłe sprężyny. No, jest to lekkie, powiem to tak, ale ciężko chodzi, bardzo ciężko to chodzi. Więc jeżeli chodzi na przykład o temat opadania mikrofonu, to takiego miejsca, czegoś takiego tutaj nie będzie. To już widzę. Zresztą jest możliwość regulacji wydać tego, tak? Możemy to sobie wyregulować jak chcemy. Więc jest ok. To oczywiście układamy tutaj standardowo, tak? I jest, tak? No to jest ok. Powiem to tak, że jest ok. Jest naprawdę, myślę, w porządeczku. Słuchajcie, i co robimy? No to... Zacznijmy się bawić teraz mikserem, znaczy rozpakujmy mikser. Teraz mamy kolejny sprzęt, czyli G1 Neo, to jest chyba jeden z nowszych mikserów, Caster G1 Neo. Mikser gamingowy dla streamerów i tak dalej, i tak dalej, to możecie sobie mniej więcej to ogarnąć. Powiem wam, że ma fajne funkcje, naprawdę ma ciekawe funkcje budowane, jest tak zwany ducking albo sidechain, czyli jak ty mówisz, tak, to wycisza automatycznie kolejne źródło dźwięku. Dobra, otwórzmy sobie to. Bo naprawdę tak jest. Co mi się podoba, to kolorystyka tego całego zestawu jest tonowana, ładnie to wygląda. Tak to wygląda. Zaraz sobie go tutaj rozpakujemy, ogarniemy. W środku co tutaj jest? Chyba niewiele tego jest. Jakaś instrukcja, teoretycznie nam się tutaj coś wysypało. Kabelki. Mamy kabelki USB-A do USB-C jak najbardziej. To nie jest długi kabel, ale... Nie wiem, koło 1,5 metra pewnie będzie miał, zgaduję. Mamy taki kabelek malutki, gdyby też potrzebował się podłączyć do jakiegoś urządzenia. To jest akurat kabel zwykły, stereo, tak? Czyli lewo, prawo, masa. Tak to mniej więcej wygląda. Plus instrukcje, które mogą się przydać, bo jednak tych funkcji tutaj troszeczkę w sprzęcie jest. Teraz, jeżeli chodzi o jego funkcje. Słuchajcie, bardzo fajnie chodzą tutaj na pewno te fadery. Chodzą z takim, tak jak powiedziałem, przy mikrofonie jest taki delikatny poślizg. To nie jest po prostu takie latanie po bokach, tylko czuć, że jakość tego wykonania tego jest naprawdę bardzo fajna. To samo jeżeli chodzi tutaj o pokrętła wszelkiego rodzaju, te trzy, które są, reagują bardzo fajnie, przynajmniej tutaj na sucho, jak najbardziej jest rzecz w porządku. Jeżeli chodzi o funkcję na szybko, 48V stosujemy dla mikrofonów pojemnościowych, to jest podstawa. Mamy tutaj łączność Bluetooth, możemy połączyć się na przykład albo malinką, albo mikrofonem na USB na przykład, ewentualnie telefonem bez problemu. Robiąc za pomocą Bluetooth możemy sobie zaprogramować tutaj cztery te zwane pady. Standardowo tutaj one są puste, tu można wgrać do 20 sekund dźwięku. Wciskamy, on jest nam odtwarzany. Można to również zrobić za pomocą tutaj AUX i na, ale to za chwilę. Oczywiście mamy sterowanie tutaj głośnością mikrofonu osobno, głośnością muzyki z Bluetooth tudzież z AUXa. Mamy również tak zwany fade in, czyli wyciszanie. To samo dotyczy się muzyki. Jeżeli chodzi o tutaj o dodatkowe funkcje na szybkości, reduktor szumu. Mamy tutaj tak zwany vocoder, czyli zmianę barwy dźwięku, tudzież możemy udawać inną osobę. Darren monitor, tu jeżeli chodzi o monitorowanie bezpośrednie tego. Sidechain, czyli tak zwany ducking, wyciszanie. Jeżeli idzie nam muzyka, włączamy sobie ducking i automatycznie ona jest ciszana wtedy. Oczywiście RGB, wszystko ładnie może tu świecić jednym światłem albo migać. Możemy to także włączyć całkowicie. Jeżeli chodzi, tu gdzieś pod spodem warto zobaczyć, mamy możliwość podłączenia do jakiegoś statywu, czegokolwiek na przykład fotograficznego. Jeżeli to jest C, jest taka opcja, to samo ma tutaj to gumowe nóżki i naprawdę się to po prostu trzyma. Jeżeli ja sobie to przesuwam, to jak widać jest jak najbardziej w porządku, więc robi to robotę. Jeżeli chodzi tutaj o wejścia i wyjścia, to mamy tak XLR, tutaj podłączamy dowolny mikrofon. Mamy również możliwość podłączenia jacka studyjnego 6,3 cala bodajże to jest, na przykład poprzez gitarę. Tutaj obok wejścia, mam nadzieję, że w miarę dobrze widać, do tak zwanego headsetu, czyli jeżeli mamy słuchawki, mikrofon taki gamingowy, możemy to podłączyć sobie tutaj. Ale uwaga, włączenie headsetu
wyklucza XLR, XLR wyklucza to. Tutaj mamy tak zwanego aux-in, czyli podłączamy sobie zewnętrzne źródło dźwięku po normalnym jacku 3,5 cala. Odsłuch bezpośredni mamy tutaj na słuchaweczkach. Tutaj mamy wyjście na głośniki, aby to chciał. Kolejne, tutaj możemy podłączyć sobie ten sprzęt do komputera i możemy po prostu przekazywać rzeczy, które zmiksujemy sobie tutaj od razu do kompa, podłączyć tutaj, nie wiem, PS5, cokolwiek innego, tak? Jest taka opcja. Tutaj mamy zasilanie. To gniazdo jest tylko wyłącznie zasilające. Jeżeli podłączamy do komputera, nie trzeba podłączać wtedy tego gniazda. Jeżeli podłączamy do telefonu, no bo do telefonu też można normalnego podłączyć. Podłączamy wtedy zasilacz, to jest bodajże 5 V, nie pamiętam ile amperów. Podłączamy wtedy sobie to urządzenie całe do prądu. To idzie nam do zasilacza, natomiast to idzie nam do telefonu i wtedy z telefonu możemy sobie się tym bawić. Plus włącznik. Włącznik należy przytrzymać około 3-4 sekund, żeby urządzenie się włączyło. Tak to wygląda. Słuchajcie, sprzęt jest naprawdę fajnie wykonany. Nie, on nie będzie dobrze widoczny tutaj na kamerce, dlatego że ta kamera nie jest najlepszej jakości, niestety. W każdym razie jest fajnie wykonany. To jest plastik, to nie jest metalowe, ale jest to ciężkie. Jest naprawdę ładnie, po prostu fajnie się to, że tak powiem, prezentuje na sucho. Jeżeli o resztę funkcji za chwileczkę Wam tu zaprezentuję. Mam nadzieję, że mi się uda wszystko Wam pokazać. Dzień dobry, witam to na praktycznym teście, można powiedzieć, jeżeli chodzi o to Maono, nasze G1 plus mikrofon, bo mówię do Was z PD200X, tak, tego mikrofonu tutaj, a ogarniam to wszystko tym mikserem na żywca. On jest tutaj wpięty za pomocą kabla XLR, dlatego nie ma tutaj LED. Jeżeli macie przez XLR, to nie działają nam tutaj oświetlenie LED. Nie działa nam także tutaj wyłączanie tego mikrofonu, tudzież przygłaszanie i tak dalej. Te funkcje nie działają w przypadku XLR-a. Jeżeli podłączycie przez USB-C, to wszystko ładnie nam zaczyna pracować. Omówiłem mniej więcej, jakie są wejścia i wyjścia na tym sprzęcie tutaj, tak? Ja w tej chwili mam tutaj przez kabelek, przez normalny mini jack, podpięty Raspberry Pi. No oczywiście jest podłączony komputer normalnie, wszystko jest nagrywane tutaj na pingwinie. Dobra, jeżeli chodzi o jego funkcję. Po pierwsze, jak widać, mamy tutaj nawet fajnie to jest zrobione, to oświetlenie RGB. Wiecie, że ja za tym nie przepadam, ale akurat takie w miarę delikatne mi się tutaj podoba. Gdyby ktoś nie chciał przytrzymać dłużej klawisz, wyłączamy, mamy spokój z tym, tak? Więc to nie ma tak, że to się święci ciągle i po prostu nas denerwuje. Jeżeli ktoś chce, można sobie zmienić tutaj na dowolne kolory, czy nie migające, czy różne odcienie tam kolorów, tak? Ten sposób, ten sposób. Naprawdę możliwości jest tutaj kilkanaście z tego, co widziałem. Więc każdy może ustawić tak, jak on by chciał mieć tutaj, załóżmy, zrobione. Co do funkcji. Tutaj, znaczy, to jest ogólnie nie, że mikser, to jeszcze interfejs audio i karta dźwiękowa naraz, tak, do kompletu. Słuchajcie, mamy tutaj, jeżeli chodzi o możliwości jego, mamy 48 V Phantom tak zwane i to się stosuje do mikrofonów pojemnościowych. To jest mikrofon dynamiczny, on tego nie potrzebuje. Jeżeli macie taki mikrofon jak ten dynamiczny, nie włączajcie 48 V, bo możecie go uszkodzić. To możemy zrobić tylko, jeżeli jest podłączone tutaj XLR. To jest pierwsza sprawa. Drugie, możemy sobie włączyć Bluetooth, włączyć przez Bluetooth, nie wiem, mikrofon na Bluetooth, jak macie. Ja podłączę akurat Malinkę za chwilkę. Możemy podłączyć tutaj telefon i puszczać sobie muzyczkę w ten sposób. Teraz gain, tak zwany gain, czyli jak wyciszę gain, to przestajecie mnie w ogóle słyszeć prawie, tak? Ja ustawiam gain na około godzinę 13, powiem tak. I słychać to w tej chwili, tak jak słychać, myślę, że jest całkiem w porządku. Mamy reverba, reverb. Jak to się lubi pobawić, można sobie taki efekt dodać. Reaguje, widać, od razu i bardzo fajnie działa. Kolejne pokrętło od headphones, tak zwany odsłuch, monitoring. Jeżeli tutaj podłączymy sobie do tego wyjścia na słuchawki, tak, to możemy tym sobie teoretycznie sterować. No, czyli głośnością odsłuchu na żywo. Ja w tej chwili nie stosuję tego. Ja w tej chwili mam odsłuch zrobiony przez mój interfejs audio standardowy, który używam. I powiem Wam, że jest minimalne opóźnienie. Ja jestem w stanie normalnie słyszę Was tutaj, słyszę siebie w słuchawkach i mi to opóźnienie nie przeszkadza, więc ja mówię do Was normalnie, tak? Jest, bo jest wyczuwalne, ale nie jest to takie, żeby się człowiek zaczął motać, tak? Bo takie rzeczy też mogą być. Jeżeli chodzi o tutaj dodatkowe funkcje. My, słuchajcie, mamy tak zwany noise reducer. Słyszycie, jak to teraz mniej więcej u mnie wygląda?
To jest pierwszy stopień Noise Reducer. Wycina naprawdę bardzo dobrze. Sam się zdziwiłem, że to działa fajnie i nie zniekształca głosu. Druga opcja, już troszeczkę ten głos może zniekształcić jak najbardziej, ale jest to do przeżycia. No drugą stosujecie, nie wiem, jak wam coś huczy, wrzeszczy w domu i tak dalej. Dziecko biega, pies szczeka i tak dalej, nie? Ja tego na razie nie będę używał, nie potrzebuję. Dobra, Voice Changer, vocoder, tak zwany vocoder, włączmy go sobie. No i mamy teraz, mówię jako kobieta, female, to jest podobne jako kobieta, tak to mniej więcej brzmi. Drugi tryb włączymy sobie, to jest male, 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 mężczyzna, podobna, tak brzmi mężczyzna w vocoderze. A przecząc tych dzieci, to mamy tutaj baby, tak, baby na to mówią, bym powiedział bardziej chipmunk, ale taki vocoder działa i on działa też bardzo szybko, co widać. No tutaj to wiadomo, robot, albo ja jestem bo. Efekty bobo nie działają. Jeżeli włączycie vocoder, voice changer, to wtedy nam reverb nie działa, ale bez tego działa. No i tutaj mam oczywiście headphones, odsłuch, tak? Sidechain. O co tutaj chodzi? To włączymy sobie teraz muzyczkę. Tak jak mówiłem, albo nie, mam tutaj podłączone Raspberry Pi'a, ale kernele 1 maja, tak? Chodź tu, przyjacielu, proszę bardzo. W każdym razie teraz mniej więcej będzie, tylko myszka mi nie łapie tak daleko. A ja włączę sobie tutaj muzyczkę, żeby ona sobie leciała, albo już leci cały czas. Zobaczymy, powinna lecieć ładnie. No i podgłoszę muzyczkę, uwaga. To jest podłączone przez aux in, czyli zwykłe wejście mini jack z tyłu, tak? Tu jest nam to podłączone przez to. Na razie tak, music ja daję na połowę, myślę, że więcej nie jest potrzebne. I uwaga teraz na uszy, od razu mówię, bo będą małe efekty. Subscribe. Tutaj możemy, mamy tak zwanego pada, tak? Możemy sobie podłączyć Subscribe. Różne dziwne efekty, uwaga, nawet takie. Tutaj możemy nagrać sobie do 20 sekund dźwięku, tak? Który mamy po naciśnięciu klawisza. To są cztery rzeczy do zaprogramowania przez nas. Nagrywamy albo przez AUX, albo przez Bluetooth, tak to brzmi. Co jest fajne, to jest tak zwany efekt duck, czyli kaczor, można powiedzieć, tak? Popatrzcie, ja podgłoszę muzykę na max. No i teraz ona mnie zagłusza, tak? Ale włączę teraz sidechain. Muzyka jest automatycznie przyciszana, tak jak w moich newsach na przykład. Z tym, że ja to stosuję programowo, a tutaj jest to sprzętowe. Sidechain, czyli ducking. Muzyczka gra, ja zaczynam mówić, automatycznie muzyka jest ściszana. Bomba efekt. Czyli jeżeli macie rozgrywkę, cokolwiek innego, chcecie coś powiedzieć albo coś, albo prowadzicie streama, podcast, nie wiem. Włączacie tą funkcję, jeżeli macie podcast muzyczny, on jest automatycznie ściszony, jak mówicie. Ja mówię, zjeżdża, przestaje mówić. Jest nazwany no copyright, drama jest mix, czyli spokojnie można go używać na YouTube. Ja go często stosuję, bo jest naprawdę ok. Słuchajcie, tak to nam się prezentuje. A dodatkowo jest możliwość wyciszania. Tutaj teoretycznie jest przekreślony mikrofon, ale działa to... I on dopiero ten, to mi się nie podoba, co mi się nie podoba, to ja będę mówił wtedy za chwilę spokojnie, ale jest coś takiego, bo patrzcie, jeżeli ja puszczam muzykę, wciskam efekt, muzyka jest wyciszona od razu, natomiast przy głosie jest robiony tak zwany efekt fade out, czyli wyciszenia. Szkoda, że nie można tutaj ustawić natychmiastowego po prostu, bo ja chcę szybko coś wyciszyć i to tak... Zanim to zareaguje, to jest lipa. Natomiast tutaj muzykę wyciszam od razu, tak? Więc to by się jakieś ustawienia przydały. Słuchajcie, jeżeli chodzi o same tutaj, o same pokrętła i czas reakcji tego, jest jak najbardziej w porządku. Ja sobie te testuję około już 2 tygodni. W paru filmów również słyszeliście i ten mikrofon jak brzmi i na USB-C, i na XLR-ze. To się praktycznie niczym nie różni. Jeżeli chodzi o pingwina, tak jak widać, na pingwinie działa mi normalnie przez XLR, przez ten sprzęt, tak? Działa także USB-C, co nie działa niestety to aplikacja. Jest tak zwana aplikacja Monk, która ma ono link.
Być może teraz się pojawi na ekranie parę zrzutów z tego, tak? Jakiś, nie, może filmik podłoży albo coś. W każdym razie mamy tam możliwość sterowania, jeżeli posiadamy komputer z macOS albo Windows, tylko i wyłącznie. Mamy możliwość programowego ustawiania paru rzeczy, możesz ustawienia korektora tam między innymi, fadera, dodania efektów i tak dalej, i tak dalej. Niestety na Linuxie jesteśmy od tego odcięci. No ma ono takiej aplikacji, nie umożliwia odpalenia, tak? Ktoś powie, weź maszynę wirtualną, ale no to jak to tak, że jeszcze Virtual Boxa do kompletu, grę do kompletu i to wszystko ogarniać? No nie. Dlatego niestety będzie lipa. Ale za to jest możliwość podłączenia, też się teraz screeny może podjawią, albo jakiś filmik, albo coś, użycia tego miksera z telefonem. Jest opcja, znaczy aplikacja, ma ono link na Androida, tak? Na Androida, macOS-a chyba też. I tam możemy sobie zarządzać tym mikserem, ale tylko wtedy, kiedy on jest podłączony do telefonu. Więc to, jeżeli mamy teraz podłączonego do peceta, to ja nie mam go już jak do telefonu podłączyć, nie ma takiej opcji, nie? Albo. Więc na Linuxie zostaje nam rzeczy, no, zostaje nam sprzęt jako ten, nie ma możliwości ogarnięcia tego softem. Próbowałem przez Bottles, próbowałem przez Wine, Winnie, nie działa, tam po prostu nie działa podłączenie USB, ni hu hu. Słuchajcie, bardzo fajny sprzęt, przez 2 tygodnie go używałem. Słyszeliście i mikrofon PD200X na Kiku Filmach ostatnio. Ten mikser również pokazywałem, że no jako DJ to się za bardzo nie spisuje. Nie jest źle, powiem to tak, nie, ale do jakiegoś szybkiego miksowania to się nie nadaje. Kolejna rzecz, to ma tylko jeden kanał, więc jedno wyjście, tak? Teoretycznie możemy to podłączyć, tak jak pokazywałem, albo i nie, zestaw słuchawkowy z mikrofonem, ale wtedy XLR jest odcinany. Albo zestaw słuchawkowy, taki gamingowy, załóżmy jak macie, z tak zwaną wtyczką TRRS, tak? Czy TRRS, tak? Trzy bolce są takie, nie? Trzy kreski na bolce są, tak? Albo XLR. Nie ma możliwości zrobienia tego inaczej. Teoretycznie można podłączyć drugi mikrofon, tak jak mam podłączoną malinkę w tej chwili, tak? Czyli dwie osoby spokojnie mogą sobie tutaj rozmawiać, bo dźwięk macie. Odsłuch tego, co leci, też jest. Dzięki Direct Monitor można sobie to ładnie ustawić. I spoko, tak? Więc powiedzmy dla dwóch osób, które chcą sobie porozmawiać, jakiś tam efekt na przykład dodać delikatny, żeby to nie brzmiało jak wiadomo w jakimś takim zabytku albo przybytku, tak? Tylko tak delikatny sobie reverb tutaj wrzucić, włączyć muzykę, włączyć noise reduction i wtedy mamy taki, tak delikatnie można sobie ten głos potages. Fajny sprzęt, powiem tak, że naprawdę sprzęt jest jak najbardziej w porządku. Miałem jeszcze Bluetooth wam pokazać. Nie wiem czy... No, po prostu no, włączacie tą funkcję, już nie będę tego kombinował. Włączacie tą funkcję, możecie to podpiąć i telefon, i dowolne urządzenie na Bluetooth, tak? Działa bez problemu, opóźnienie jest naprawdę minimalne, bo sprawdzałem, testowałem, bawiłem się tym i jak najbardziej jest to po prostu w porządku, tak? Więc tutaj ten... No tu trochę ten przycisk tak średnio reaguje, jeżeli chodzi o fade'a, tak? Jest tutaj milimetr do końca, no ale to jest moje czepiactwo, się powiem to tak. Ogólnie sprzęt naprawdę pracuje bardzo fajnie, bym powiedział nawet wydajnie. Ten noise reducer robi zarąbistą robotę, co słychać, posłuchajcie tego. Jest całkowita cisza, jest autentycznie całkowita cisza. Co mnie trochę dziwi, to jak daję na sam koniec ten przycisk tutaj, tak, ten fader, to mi pokazuje full dźwięku. Dlaczego? Dlatego, że tutaj ten dźwięk sobie po prostu leci, że jak go wyłączę, to dopiero się wycisza, nie? No to jest trochę takie mylące, bo jeżeli ja daję sobie na max, to ja wiem, że on jest na max, załóżmy ten dźwięk. Jeżeli ja daję na dół, to chcę wiedzieć, żeby mi się tutaj nic nie migało. Bo ja nie wiem wtedy, czy ten dźwięk idzie, czy ten dźwięk nie idzie na przykład, nie? To może być trochę, bym powiedział, mylące, tak? Więc jak włączycie źródło, no to źródło teoretycznie podaje i tu jest tak. No daję teraz na minimum, no właśnie, tu jest coś, że on mimo wszystko daje dźwięk, ale ten dźwięk nie idzie, tego dźwięku nie ma, nie? Jest pokazany tylko jego tutaj de facto sygnał. Jeżeli chodzi o takie czepiactwo się, to bym powiedział, że to jest de facto tyle, nie? Bo cała reszta chodzi naprawdę bardzo przyjemne, wykonanie jest fajne. Tak jak pokazywałem na stole,
mam czysty stół, który cię lubi ślizgać i te gumy naprawdę trzymają. Ja naprawdę bardzo fajnie chodzi, tak jak mówię, wzmocnienie można dać sobie jeszcze bardziej. Ja teraz mówię dalej, wyłączę ten reverb. Muzykę też. No teraz ja mówię, widzicie, no jest trochę od mikrofonu, tak? Z 20-30 cm jest i dalej mnie bez problemu słychać, tak? Jeżeli chodzi tutaj bliżej, no to mówię do was po prostu bliżej, tak? Można zdjąć tą gąbkę, ewentualnie to wtedy wygląda tak. Ten głos się wiadomo zmienia, bo ta gąbka jedna swoje robi, ale te wszystkie głoski py, by, py, py. Słyszycie to pu? No jak założymy sobie tutaj to, to jest pu, pu, pu. Jest pu, 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 by, by. Nie ma takiego strzału, takiego czasku bym powiedział, nie? No i to jest oczywiste, kurczę. Jeżeli chodzi o ten sam mikrofon, wszystko jest fajnie. Jedna rzecz, która mnie trochę wkurza, nie da się z tego wyjąć, słuchajcie, cały ten koszyczek jest na stałe. Co prawda to jest taka można powiedzieć, ta... Są tutaj malutkie śrubki gdzieś, ale żeby to wyjąć, to jest koszmar, tak? Więc jakbyście chcieli sobie posadzić to inny mikrofon albo inny koszyk, no to trochę zabawy z tym będzie. Zwróćcie na to uwagę. Co jest bardzo fajne w tym mikrofonie, wiem, że to przechodzę trochę tego. Co jest fajne w tym mikrofonie, że on naprawdę bardzo mało zbiera dźwięków z zewnątrz. Popatrzcie się. Koniec tematu praktycznie. Ja sobie mówię tutaj i prawie mnie tutaj nie słychać, tak? Teraz wyłączę noise reducer. Noise reducer jest wyłączony. On bardzo fajnie zbiera, ale tylko włącznie tutaj. Czyli jak mamy zakłócenia jakieś po boku albo cokolwiek innego, to on tego po prostu nie zbierze. Więc naprawdę spoko. Wykonanie jest bardzo fajne, autentycznie. Ja miałem w rękach, to jest mój trzeci mikrofon przez 5 lat, więc naprawdę ja myślę, że jest w porządku. Zresztą to, co ja mówię, to jest jedno. Wy to sobie sami określacie, słuchając u siebie. Widzicie, jak to działa, tak jak powiedziałem, w 3 albo 4 filmach był ten zestaw zastosowany. Wiecie, jak on mniej więcej działa, jak się spisuje i ten. Tak jak mówię, no na Linuxie, poza tym, że nie mamy aplikacji, cała reszta działa nam tutaj bez problemu. No teraz widzicie mojego tutaj OBS-a. Mam nadzieję, że widać dobrze tego mojego całego OBS-a, jak on sobie to wygląda. I nie ma tu żadnych cudów, autentycznie nie ma tu żadnych cudów, ustawienia są standardowe, to jest tylko limiter tak zwany ustawiony, nie? Minus 6 dB. No i tak się prezentuje ten sprzęt od Maona, ja naprawdę jestem z niego zadowolony. Są pewne rzeczy, których się nie przeskoczy na przykład, są pewne rzeczy, które mi się niezbyt podobają. Przede wszystkim to, że no to miganie, to powinno być wyeliminowane zdecydowanie, bo mnie nie interesuje, że to źródło dźwięku idzie sobie dalej. Interesuje mnie to, że ten fader jest wyłączony. A on dalej to po prostu nam pokazuje, dopóki nie włączę na przykład tego. No to jest nie te gest, tak? Mam nadzieję, że to poprawią. Poza tym bardzo fajny sprzęt. Jeżeli chodzi o ceny, możecie to zakupić w Polsce tutaj jak najbardziej. Nie trzeba pisać tam do Chin czy gdzieś. W sklepie X.com. Pod filmem są linki do tego. Możecie zobaczyć sobie cenę, sprawdzić. Tam jest gwarancja 2 albo 3 lata na ten sprzęt. Polska dystrybucja. To nie dostajecie tylko skin, czy tam z jakiegoś Ali, coś tam, tak? Tylko możecie to zakupić sobie w polskim sklepie, z polską gwarancją, sprawdzić, ewentualnie macie zawsze 14 dni na odesłanie tego sprzętu, tak? Moim zdaniem jest okej. Okay. Co do oceny, to każdy powinien sobie sam to ocenić, powiem to w ten sposób. Jaką brzmi, jakie ma funkcje, mniej więcej sobie tu widzicie. Subscribe. Dobra, kończymy, słuchajcie, kończymy tą zabawę. No, subscribe na koniec, łapka do góry albo coś tam, zostawcie mi komentarz pod spodem. Dobra, trzymajcie się, ja bardzo dziękuję Maono za podesłanie tego sprzętu tutaj. No i mam nadzieję, że poprawią te rzeczy, które się tutaj znalazły w jakiejś nowej tam ewentualnie rewizji. Chociaż one bardzo, bardzo nie przeszkadzają.